Taniec może być czymś więcej niż tylko formą aktywnego spędzania wolnego czasu, bo dla niektórych to część życia i pasja nabyta już w najmłodszych latach i z pewnością dotyczyło to uczestników pierwszego przeglądu teatrów tańca Przenikanie. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach gościł najlepszych tancerzy z różnych zakątków kraju, którzy zaprezentowali publiczności oraz jurorom swoje najnowsze układy i choreografie. Przegląd teatrów tańca Przenikanie to pierwsza tego typu impreza w historii miasta. Wieloletnie plany i próby zorganizowania tanecznego wydarzenia na taką skalę w końcu przyniosły zamierzony efekt, a jest to spektakl nietuzinkowy. Dotyczył głównie teatrów tańca, czyli zespołów, które bazują na pograniczu teatru i tańca, czyli mają w swoich choreografiach opowieść, emocje, ruch, muszą używać troszeczkę dramy. A to sprawiło, że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. W przeglądzie zaprezentowało się 5 teatrów, 7 zespołów, 5 duetów oraz 8 solówek z różnych zakątków Polski. Ten przegląd teatrów już tańca, taki bardziej specjalistyczny i który gdzieś tam bardziej opiera się o sztuki teatralne, jest pierwszy raz organizowany. No i taka inicjatywa fantastyczna po prostu spowodowała, że nawet gdybyśmy byli poza krajem, to też byśmy tutaj przyjechali specjalnie na ten festiwal. Zawodowy taniec to ciągłe poszukiwania i doskonalenie technik i układów. Tego typu wydarzenia są doskonałą okazją dla młodych tancerzy do sprawdzenia swych umiejętności na tle rówieśników. Każdy może dać coś od siebie, może pokazać swój pomysł, może pokazać swoje emocje i możemy się tym również wymieniać między sobą. Na najlepszych tancerzy czekały nagrody finansowe oraz dyplomy. Jednak dla organizatorów pierwszego przeglądu teatrów tańca Przenikanie liczyło się coś jeszcze. Każdy, kto wystąpi na scenie, będzie miał tą możliwość i jakby takie poczucie, że pokazuje coś więcej niż tylko bierze udział w konkursie. Zwieńczeniem przeglądu było wręczenie nagród i wyróżnień. Jednak tego dnia każdy, kto zaprezentował się na scenie, był niepodważalnym zwycięzcą.